piosenki, żeby nie przeciągać, bo bajka się sobie zbliża. Więc ja wróciłem po roku, chyba ostatni raz byłem, bo wróciłem rok temu, dokładnie w wakacje. Przywiozłem nowe opowieści. Panie radny, za to, że to można jakoś tam wymodelować mój głos, czy to jest związane z syrpą, której ja byłem. Dobrze. Więc zaczynamy nowy sezon bajkowy, jeśli chodzi o wakacje. Spotkamy się w te wakacje 4 razy. Będziemy sobie rozmawiać o z tego, co kolega Krystian tutaj powiedział. Zostałem zaproszony jako przedstawiciel i mam trochę opowiadać o swoich przygodach związanych z filmem, tak? Rock the Walk, a przed nami na początek. I to jest film, który opowiada trochę o tych postaciach z bajek, a szczególnie o postaciach z gier komputerowych, pewnie graliście w różne gry. I sami zobaczycie, nie będę opowiadał bajki, bo po prostu przedstawia trochę te postacie z drugiej strony. Ja ze swojej perspektywy, wspominając okres planu filmowego, to mogę tylko powiedzieć, że to była dosyć skomplikowana produkcja i przynosiła różne niespodziewane losy ci bohaterowie. Otwierali się na planie i mówili swoje historie i na szczęście to przyniosło też taki krok terapeutyczny. Tak? Słyszałem, że ty zastępowałeś Ralfa de Molkę w rolach kaskaderskich. Jak on tam jechał, gdzieś skakał, to prawda? Przebierałeś się z nią? Nie mogę o tym mówić. To kontakt został tak skonstruowany, że publicznie nie mogę się wypowiadać na ten temat. Ja jeszcze w ogóle mam sporo ciekawych rzeczy z tego planu, na przykład... O! To jest właśnie z Ralfa de Molkę. O, ciężkie. To jest medal. To jest też z tego filmu. Mam też zdjęcia, mam też płyty, wszystko, dużo rzeczy. Myślę, że po bajce sobie o tych wszystkich porozmawiamy. Bo po prostu o, a to nam uprzyjemniało na przykład czas. Dobra. Także zapraszam na bajkę i warto być uważnym, bo będziemy mieć jakieś nagrody po bajce, tak? Tak jest. Pytania będą.